Dobry wieczór, witam wszystkich na dzisiejszym webinarze. Zapraszam serdecznie, Janusz Tomczak. Jest nas mała grupka, nie szkodzi, ale najważniejsze, że później będą odtworzenia na YouTubie, na naszej stronie firmowej, także webinar zawsze jest potrzebny, bo to są wiadomości, mamy nowych naszych uczestników, mamy uczestników, którzy są już od dłuższego czasu z nami w biznesie, także zapraszam serdecznie. Zaczynamy jak zwykle od powitania. Witam wszystkim serdecznie Państwa. Przedstawię krótką swoją osobę. Webinar podzieliłem się na kilka części. Powitanie, film wprowadzający, prezentacja główna, taki film o inwestowaniu w Skyward Community i dzisiaj zakończymy obecnymi możliwościami inwestowania, czyli promocjami. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy, drodzy Państwo. Nazywam się Janusz Tomczak. Od roku 1990 do 2021, czyli do obecnego, prowadzę własną działalność gospodarczą. Rok 2002-2007 jest takim rokiem przełomowym w moim życiu. Wtedy skończyłem studia wyższe. Kierunek marketingu ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast od 2016 roku jestem czynnym inwestorem w Skyward Community. Rok 2018, przełom 2019, jest to dosyć znaczący rok w mojej działalności związanej z inwestowaniem w Skyward Community, ponieważ w roku 2018 z grupą polskich uczestników i ze 104 osobami z 18 krajów rozpocząłem szkolenie 3 Coaching and Business, której celem było przede wszystkim podniesienie umiejętności sprzedaży, budowania struktur, pozyskiwanie partnerów biznesowych i strategicznych. Trening ten zakończył się 10 maja 2019 roku w Dubaju, gdzie otrzymaliśmy tytuł i status ambasadora Skyward Community z Polski. Ten trening ukończyło 8 osób, między innymi nasza dyrektor regionalna, pani Natalia Fujtak, następnie Janusz Tomczak, Mariusz Duczmański, Tomasz Wajda, Grzegorz Hutnik, Tomasz Żarnecki, Dmitrij Zajtnikow, Krzysztof Dawidiuk, wszystko pod kierunkiem i dowództwem Jurija Galaty, to jest ten pan tutaj. Jest on międzynarodowym coachem, osobą, która szkoli takie duże grupy sprzedażowe, między innymi Mary Kane, taka firma kosmetyczna, którą panie na pewno będą znały, a ostatnio szkoliłby zarząd i takich przedstawicieli firmy AstraZeneca. To jest ta firma, która zajmuje się w tej chwili produkcją szczepionek przeciw COVID-19. Szkolenie to zakończyło się wręczeniem dyplomu. Widzicie tu Państwo te nasze dyplomy. Natomiast uwieńczył je nasz dyrektor generalny, pan Jewgeni Kudraszow. To jest ta osoba tutaj. Nasza firma swoją macierzystą siedzibę ma w Białorusi, w Mińsku, natomiast miejscem takim dosyć znaczącym, bardzo ważnym dla nas wszystkim jest Marina Horka. Jest to miejsce, w którym jest testowana nasza technologia, gdzie testowane są nasze pojazdy i wybudowane jest tam kilka budynków, które służą również jako laboratoria. Ja tam byłem 3-krotnie w tym miejscu w roku 2017, widzicie mnie tu Państwo w tym kapeluszu, w roku 2018 z grupą polskich liderów i w roku 2019 ostatni raz, które było organizowane w tej formie, jak widzicie tutaj, czyli w formie ekofestiwalu na wolnym powietrzu, ponieważ rok 2020 nastąpiła pandemia światowa i zostało to zatrzymane. Natomiast odbył się ekofestiwal, bo tak się nazywa ta impreza, która skupia wszystkich inwestorów, sympatyków i osoby, które są zainteresowane transportem strunowym, bo o nim mówimy, z całego świata. Było to organizowane dla wszystkich chętnych osób z całego świata. Natomiast w roku 2020 odbyło się takie spotkanie online, gdzie brało też udział w nim blisko 5 tysięcy osób z całego świata. Z tego, co mamy informacje, w tym roku będzie organizowany ekofestiwal w formie takiej online i zarówno na żywo, czyli z uczestnikami, ale będzie to w bardzo ograniczonym stopniu. Zarówno
ma być to przekaz z Marina Horki, jak i z naszego Centrum Innowacyjnego z Szarży, w miejscu, gdzie w tej chwili skupiona jest nasza praca. Oprócz tego ja brałem jeszcze udział w dwóch konferencjach organizowanych przez Skyward Community w roku 2018 i 2019. Tu jest taka różnica, bo konferencje Skyward Community organizuje tylko i wyłącznie nasza firma macierzysta, czyli Skyward Community, natomiast Ecofestival firma macierzysta całego naszego przedsięwzięcia, łącznie z RSW pana Junickiego. Drodzy Państwo, ja mam też swoje miejsce w Marina Horce, ponieważ w roku 2017, jak byłem tam na festiwalu, główną atrakcją wtedy było pokazanie Muzeum Skywaya. To są taka droga pracy, jaką pan Junicki blisko 40 lat swojej pracy zawodowej zrobił, abyśmy doszli do tego momentu, w którym jesteśmy na dzień dzisiejszy. I tam inwestorzy, którzy zainwestowali około $1000 do 16 kwietnia 2017 roku, mieli swoje imię, mają swoje imię i nazwisko na suficie zapisane. To jest taki sufit, wygląda konstelacja gwiazd. Ja się tam znalazłem, widzicie tutaj na podkreśleniu. Natomiast są jeszcze dwa miejsca, gdzie się inwestorzy zapisali. To jest Aleja Zasłużonych. To jest takie miejsce, w którym są odlewy z brązu w postaci w skali 1:1, finansowane tylko i wyłącznie z prywatnych środków pana Junickiego. Jest tam kilka osób, które po prostu zainwestowały $1 000 000 w naszą technologię i te osoby w podzięce pan Junicki stworzył taką specjalną aleję dla nich. Natomiast osoby, które do 16 kwietnia też 2017 roku zainwestowały $3000 i 5, mają swoje krzewy owocowe i drzewa w sadach na terenie kompleksu Marina Horka. Tyle wstępu. Zapraszam teraz na film, który przedstawi Państwu tym, czym my się zajmujemy. Pokażę, jak działa technologia transportu strunowego. Natomiast, jak to mówią fachowcy, jeden obraz to jest 1000 słów. Więc zapraszam serdecznie. On nas prowadzi, to jest krótki film, zaledwie tam 3-minutowy. I chcę go Państwu w tej chwili powiedzieć, a o tyle on ma swoją wartość, że jest dodatkowo zaopatrzony w nasze, drodzy Państwo, w nasze tłumaczenie. The number of cars in the world will double by 2050. Twice as many traffic jams. Twice as much air emissions. Half as many natural landscapes. No one has managed to create transport capable of solving these problems yet, until Skyway offered its project. An innovative transport which moves above ground along high-strength spring rails. Steel ropes inside the rails can make the Skyway flyover up to 3 times stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and safe. The construction requires almost no space on the ground. String transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide the best quality of transport, Skyway uses the most advanced technology, 3D experience digital platform, and American Haas equipment. It is used in aircraft and space rocket construction. The creator of the technology, the engineer, Anatoly Yunitsky, has been developing the Skyway project for over 40 years. He wrote dozens of scientific papers, received 2 UN grants, and launched the production of the spring transport in 2016. Since then, Skyway has been introduced at 19 international exhibitions from Berlin to Singapore. The achievements of the project are discussed by the world media from CNN to TV Tokyo. New Skyway developments are demonstrated at the Eco Techno Park Test Center every year. 5 types of tracks, 11 kinds of spring transport, and thousands of passengers in one place. Today, the project is preparing to enter the world market. One of the most ambitious projects,
The Skyway Innovation Center in Sharjah is being implemented in the United Arab Emirates. Tracks, laboratories, and infrastructure of the linear city. The Skyway Center will be the starting point of the project's development in the Middle East. Today, due to crowdfunding, hundreds of thousands of people have invested in the project, and the Skyway project is more than just transport for them. It is a safe future, real achievements, and a global idea. And you can also contribute to the development of this safe and future-oriented transport. Together, we can make the world better. Dziękuję. Okej, mamy już film poza sobą. Wracamy do prezentacji. Drodzy Państwo, chciałem Wam powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie poprowadzimy troszeczkę w inny sposób jak do tej pory. Ja przedstawię Wam prezentację bez wiadomości, z tego względu, że dzisiaj rano była awaria systemu i te wiadomości, które mam dla Was zawsze, po prostu nie były możliwości do wgrania, więc wybaczcie, powiem w skrócie o tym wszystkim, co się wydarzyło. Natomiast najważniejsze to są dwie, które powiem na koniec. Zaczynamy rok 1914, ówczesna carska Rosja. W fabryce słodyczy Niemen właściciele doszli do wniosku, że był atrakcyjny sprzedaż. Należy po prostu poprzez reklamę włożyć jakieś tam kolorowe, zachęcające takie widoczki i wymyślili, że będzie to tym razem transport przyszłości. Widzicie tutaj takie dosyć ważne sprawy, bo mamy tutaj taki latający, proszę Państwa, tramwaj, jakiś tam balon z gondolą. To wszystko powodowało to, że już artysta, który narysował te rysunki, wyobrażał sobie, że tak świat będzie wyglądał za 200 lat. Ale to, co nas tu najbardziej interesuje, to to, że on przewidział, że będzie tak zwana eskapada i to mamy w tym miejscu. Na następnym karteczce jeszcze to lepiej widać w tej kolorowym tym rysunku, bo zobaczcie tu, widzimy już eskapadę na pierwszym planie. Mamy ją. No a na dole widzimy mnóstwo samochodów, taki dosyć duży chaos na tych drogach, jakieś tam przerażające sceny, dzieci uciekają, zwierzęta się boją. To wszystko przewidywał, że to się zacznie, drodzy Państwo, za 200 lat. Natomiast wszystko się sprawdziło, to co pan artysta przewidział, niemniej pomylił się o blisko 100 lat. Widzimy dzień dzisiejszy, mamy tutaj drogi Bliskiego Wschodu i takiego dalekiego, no i taką typową drogę stanową między USA i Meksykiem, że tysiące samochodów, które po prostu czekają na odprawę, tutaj natomiast chaos, widzicie, że to jest dosyć niebezpieczne, sprawia duże zagrożenia. Podobna sytuacja również ma miejsce na drogach morskich. Ja rozmawiałem kiedyś z takim moim kolegą, który zajmuje się handlem paliw, to mi powiedział taką historię, że gdyby ustawić wszystkie statki i te łodzie, które przewożą towary i ludzi na takiej drodze jak na autostradzie, to byście się Państwo mocno zdziwili, ile tego wszystkiego jest na wodach. To po prostu jest niewyobrażalne ile. Ale zobaczmy, tutaj tysiące kontenerów do załadunku i wyładunku. Natomiast chciałem jeszcze zaznaczyć, że tam w dalszej perspektywie też czekają statki do odprawy, więc zobaczcie, jakie jest zapotrzebowanie w ogóle na przewóz towarów i osób. No jednak to są ceny cywilizacji. Idziemy do przodu. Ludzie budują, my budujemy, fachowcy budują drogi, infrastruktury, które po prostu ułatwiają nam życie do przewozu, do transportu. Wiadomo, transport to jest życie. Mamy tu kilka takich przykładów, że pomimo to, że ludzie budują, utrzymują te drogi w dobrym stanie technicznym i eksploatacyjnym, no to przyroda walczy z nami. To, co jej odebraliśmy, też próbuje w jakiś sposób nam i sobie odzyskać. Przykład drogi takiej widzimy tutaj na Dalekim Wschodzie. Piękne wybudowane drogi, miałem okazję jeździć nimi w Dubaju, drodzy Państwo, a tutaj mamy zasypane przez piaski, bo ponieważ tam jest dużo tych terenów pustynnych, te drogi są prowadzone przez nie.
no to są często gęsto zasypywane. Nasza strefa klimatyczna charakteryzuje się tym, że my mamy takie dosyć teraz poważne takie podtopienia ze względu na takie niespodziewane deszcze nawalne. I tutaj mamy przykład zepsutej infrastruktury mostowo-drogowej, natomiast na północy globu borykają się z innym problemem, tam znowu zimno, zmarzlina, śniegi, wybudowane drogi, trakcje kolejowe często gęsto zostają zasypane i utrudniają przewóz towarów i osób. Dlatego to wszystko prowadzi nas do następnego kierunku. Czyli mamy, drodzy Państwo, przeciążenie tras transportowych i brak ich zabezpieczeń. To jest problem, z którym się borykają inżynierowie, politycy i ludzie na całym świecie. To zdjęcie bardzo lubię, często o nim mówię, dlatego że ono odpowiada, to jest taka alegoria do dzisiejszego przemysłu. Widzicie tutaj lokomotywę, która jeździła w latach w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, mnóstwo tych kominów. Ja to odnoszę, że to są kominy fabryczne, hut, elektrowni. Tak to wygląda niestety, bo cena cywilizacji kosztuje. My korzystamy z dobrodziejstw cywilizacji, ale też czerpiemy te nasze złoża, głównie z tych naszych kopalin naturalnych. Wiecie, drodzy Państwo, że cena postępu i zysk firm nieraz jest dużo większy jak ochrona naszego środowiska. To jest naszą bolączką, bo przecież mamy następne pokolenia. I kolejnym problemem, który jest do rozwiązania, to jest zanieczyszczenie środowiska, które w tej chwili jest naprawdę na wysokim poziomie. Mamy zmiany klimatyczne, wiecie doskonale, co się dzieje. Niemniej to nie zwalnia nas z tego, że potrzebujemy duże zapotrzebowanie na energię, którą uzyskujemy głównie z paliw naturalnych, czyli z węgla, gazu, ropy naftowej, energii jądrowej, o której tak dużo źle się mówi, a jest w tej chwili najtańsza i najbezpieczniejsza z moich informacji, z wodoru 8% zaledwie, a 2-3% dosłownie tylko i wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Widzicie tu też taki przykład, taką pułapkę, drodzy Państwo. Tu mamy samochód napędzany energią elektryczną. Natomiast co z tego, że on jest fajny, bo jeździ sobie na elektryczną energię tanią w eksploatacji. Natomiast nadal ta energia pozyskiwana jest właśnie z tych tutaj źródeł. Próbujemy na różne strony. Elektrownie wiatrowe, fermy fotowoltaiczne, elektrownie wodne. Pozyskiwać tą energię w sposób taki naturalny. Niemniej no, widzicie zapotrzebowanie i produkcja tego jest na poziomie dopiero 2-3%, a potrzeby są przeogromne. Ale energia odnawialna to też pułapka. Prosty przykład, piękne tereny górskie, które mogłyby służyć jako tereny wypoczynkowe albo na tereny rolnicze, są dzisiaj zabudowane panelami fotowoltaicznymi, bo potrzebujemy tej energii, a wydajność tych paneli jest na dość niskim poziomie jeszcze, chociaż wszyscy nas przekonują, że one są takie dobre, więc kolejny problem, wysokie zużycie energii. My mówimy o transporcie, mamy wiele rodzajów transportu, te transporty podstawowe to jest transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, wodny, natomiast są jeszcze takie transporty, gdzie wykorzystywane są w takich lokalnych albo specjalnych zapotrzebowaniach, no tak jak tutaj widzimy ten funikar na przykład, czy przeprawę przez rzeki, ale one wszystkie charakteryzują się tym, że nie mają własnego zasilania, tylko korzystają z zasilania zewnętrznego. Były próby wyniesienia transportu na drugi poziom. Jest taka zbudowana kolej, tramwaj nadwodny na terenach Niemiec, to w latach 20 ubiegłego wieku był wykonany, ale on nie został zaaprobowany do transportu takiego codziennego ze względu na poważną konstrukcję, dużą trudność tej eksploatacji tego, no i potężne zapotrzebowanie na materiały, widzicie, i skomplikowaną konstrukcję. Kolejnym przykładem wyniesienia transportu na drugi poziom jest kolej zrobiona w Chinach, ale też tutaj jest bardzo dobry przykład, że zobaczcie, jakie są potężne konstrukcje właśnie stali i betonu i to wszystko nie ma zapotrzebowania i takiej implementacji w świecie, ponieważ to jest wszystko bardzo drogie i trudne w utrzymaniu. Kolejny przykład, kolej magnetyczna, czy kolej wykorzystana na tych wiaduktach. Widzicie Państwo, to jest wszystko to, że
ten transport tradycyjny, który nam pomaga w życiu, on jest naprawdę energo- i materiałochłonny i on jest bardzo drogi w eksploatacji. Dlatego szukamy różnych dróg. Kolejny przykład, tu jest budowa kolei magnetycznej. No zobaczcie te konstrukcje stalowe, potężne, te ilość tego betonu, tej stali i tego malutkiego człowieczka. Tylko po to, żebyśmy przemieszczali się, powiedzmy, na kolei magnetycznej na drugim poziomie, która jest bardzo droga w utrzymaniu i ta technologia też nie ma jakichś zastosowania ogólnie w świecie. Na razie w Chinach tak bardziej lokalnie jest wykorzystywana. Ale kilka osób jest, było w świecie, jest i będzie, którzy są tak zwanymi wizjonerami, którzy swoją pracą, zaangażowaniem, pomysłami wyprowadzają i wprowadzają takie technologie na świecie, które ułatwiają życie. Między innymi tych czterech szacownych dżentelmenów, pan Henry Ford, Gustav Eiffel, Konstantin Ciołkowski i Anatolij Junicki są takimi wizjonerami i twórcami technologii, które miały zastosowanie w XX i XXI wieku. Kilka słów o nich, króciutko. Henry Ford przede wszystkim znany z tego, że był producentem aut osobowych Forda i stworzył linię produkcyjną, tak zwaną taśmę do produkcji samochodów, przez to one stały się dużo tańsze i bardziej dostępne. Konstanty Ciołkowski to jest twórca kosmisu radzieckiego, osoba, z której bardzo dużo z jego doświadczenia i prac korzysta, nasz twórca naszej technologii, Anatolij Junicki, ponieważ Anatolij Junicki kończył szkołę z budowy rakiet i pracował kilkanaście lat na tej platformie Baikonur, to jest odpowiednik rosyjski NASA amerykańskiego, czyli tam, skąd puszczane są wszystkie rakiety z tamtego rejonu świata. I Gustav Eiffel, osoba nie naprawdę znana, mało osób o nim nie słyszało ze względu na to, że od swojego nazwiska nazwał wieżę Eiffla. Miałem okazję na niej być w latach 2007 albo 2006, już tam nie pamiętam dokładnie. Drodzy Państwo, konstrukcja taka żebrowa. Zrobił tą wieżę i był jej sponsorem, a jednocześnie twórcą. W roku 1900 na wczesne Expo. O Expo jeszcze dzisiaj powiem. I osoba, dla której żeśmy się tutaj znaleźli, drodzy Państwo, pan Anatolij Junicki, twórca naszej technologii transportu stunowego i technologii kosmicznej, takiej poza silnikowej wyprowadzenia w stratosferę. To jest dalszy etap. My mówimy się o transporcie strunowym. Osoba, która, dzięki której dzisiaj jesteśmy na tym webinarze, który zajmuje się, drodzy Państwo, naszą technologią od blisko 40 lat, o nią tworzy, unowocześnia, projektuje i naprawdę stworzył w tej chwili taki fantastyczny zespół ludzi, którzy się zaangażowali w to, że za niespełna kilka miesięcy, kilkanaście, ta technologia ujrzy światło dzienne na całym świecie. Mamy do tego bardzo dobrą okazję za dosłownie 2 tygodnie, o której powiem za chwilę. I co tam pan Junicki takiego ciekawego przekazał? Otóż przekazał takie zdanie, takie naprawdę znamienite zdanie, że tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. Powiedział to główny konstruktor Skyway Anatolij Junicki. Pan Junicki swoją pracę zawodową prowadzi blisko 50 lat. Jest przede wszystkim inżynierem, jak to podkreślał. Miałem okazję kilka razy słuchać go osobiście, nawet miałem okazję z nim porozmawiać. Jest twórcą technologii transportu strunowego, tak jak mówiłem Państwu, i tej technologii kosmicznej, jak również miał kilka tam grantów dla ONZ zrobione. I jest szefem generalnie naszej firmy i przedsięwzięcia, w którym się tu znajdziemy. To są zdjęcia z realu. Widzicie tutaj Marina Horkę z roku 2019. Dwa pojazdy Unibajka U4621, to jest taki pojazd lżejszy na takiej konstrukcji uginającej się. No i pojazd hybrydowy Unicar U4430T3. On może przewozić od 20 nawet do 100 osób. On jedzie po eskapadzie. Widzicie Państwo na tym dolnych szynach, ponieważ na górnym można jeszcze też prowadzić dodatkowo transport. Nasza konstrukcja i cała filozofia tego naszego transportu jest
parta na szynie strunowej, czyli jest to taka konstrukcja. Proszę zobaczyć, tu jest nakładka stalowa, po której jeżdżą stalowe koła. Wszystko zamknięte jest w takim korpusie stalowym. Natomiast wewnątrz mamy stalowe liny naprężone, zespawane i tworzące monolit. Wszystko to wypełnia dodatkowo beton, którego zadaniem jest po pierwsze pochłanianie hałasu, konserwacja i ochrona tych strun. I jeszcze taką informację tu dołożę Państwu, że on może pracować w temperaturach od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Taką bardzo ważną informacją dla inwestorów i dla Was jest to, że nasze konstrukcje to jest monolit. Tu nie ma delatacji w tym miejscu. Ja to wyczyszczę teraz. Tutaj na łączeniu nie ma delatacji. To jest zespawane wszystko jako jedna całość i po prostu ta jazda jest płynna. Nie ma takiego stukotu jak w normalnych tramwajach czy pociągach, jak się jedzie. Czerpiemy z konstrukcji, z doświadczeń tych poprzedników. Jak mówiłem wcześniej, widzicie tutaj kilka przykładów. Wieża w Dubaju to jest konstrukcja żelbetowa i też na strunach oparta. Byłem tam w roku 2019. Tu mamy wieżę w Montrealu. Natomiast tu mamy przykład Kratownicy wykorzystanej wieży Eiffla. Więc wszystkich tych doświadczeń czerpiemy w naszej technologii. Przykład wykorzystania dwóch mostów w technologii strunowej. Tu widzicie most w technologii strunowej, czyli tak, też jest to płyta żelbetowa, tam są druty stalowe zabetonowane, w tym asfalt, odciągi strunowe. I zobaczcie, jak to wygląda w stosunku do naszej konstrukcji, gdzie tutaj tysiące ton stali, ogromne koszty budowy, natomiast nasza konstrukcja lekka, na słupach, widzicie unibajka, Unibusa U210, który przewozi tam 14 osób, a intensywność naszego przewożenia może być nawet do 50 tysięcy pasażerów przy wybudowanej infrastrukturze, więc porównajmy to do tego. Jak my jesteśmy zbudowani? Przede wszystkim my mamy podpory tutaj kotwiące, widzicie. Wszystko to jest sprężone na tych naszych połączone tą naszą struną, natomiast takie sprężenie naszych odcinków, tych naszych szyn może być nawet do 5 km. Głównie do tego są wykorzystywane nasze przystanki. Zobaczycie to w dalszej części. Dotyczy to zarówno transportu osobowego, można go wykorzystywać przy istniejącej infrastrukturze, można go wykorzystać przy nowo budowanej. Widzicie tutaj mocno zakorkowany tam transport, powiedzmy na jakichś tam drogach lokalnych czy tam międzymiastowych. I podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli chodzi o transport towarowy. To w ogóle jest ewenement w skali światowej. Nikt czegoś takiego jeszcze nie zaproponował na świecie. Przykład na przekroju naszych strun z wystawy InnoTrans w Berlinie w 2018 roku. Jest to taka wystawa, gdzie jest robiona cyklicznie co 2 lata. To jest wystawa branżowa dla firm, osób zajmujących się transportem lotniczym, samochodowym, kolejowym. I tam na tej wystawie wystawialiśmy się dwukrotnie w roku 2016 i w 2018. Natomiast w roku 2020 powinna być następna wystawa, ale ze względu na pandemię została odwołana. Proszę zobaczyć, tu macie okulary dorosłego mężczyzny, a tutaj widzicie strunę, jakie to jest wszystko niewielkie, jakie przynosi obciążenie. 3 rodzaje naszych nawierzchni tych strunowych. Półsztywna, kratownica i elastyczna, inaczej uginająca się. One są wszystkie ze sobą kompatybilne, w zależności od rodzaju pojazdu taka jest wykorzystywana. Przykład kolejny, Marina Horka, zdjęcie z realu. Ja miałem okazję jechać tym pojazdem na tej konstrukcji, drodzy Państwo. Więc widzicie, że to jest wszystko kompatybilne. To jest ta elastyczna, to jest półsztywna. I ogromną zaletą naszego transportu jest również to, że
nasz transport jest kompatybilny i może być zastosowany do nowo wybudowanych obiektów, jak i również infrastruktury, jak do obiektów już użytkowanych. Widzicie tutaj przykład, że może to być dla przykładu jakaś tam galeria handlowa i nasze pojazdy bez jakiegoś tam wielkiego problemu mogą sobie przechodzić przez wewnętrzne pomieszczenia tych galerii. Na przykład. Czyli problemy, z którymi dzisiaj boryka się świat, to jest przeciążenie tras transportowych, brak ich zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii. I na to wszystko my mamy odpowiedź. Dzisiejszy transport samochodowy, proszę Państwa, boryka się z kilkoma, albo konstruktorzy może inaczej, konstruktorzy samochodów borykają się przede wszystkim z bezpieczeństwem i zużyciem paliwa. To są dwa aspekty, na które się kładzie największy nacisk. No oczywiście cena, żeby była ona konkurencyjna, żeby te samochody były w miarę dostępne. Natomiast te dwa aspekty są najważniejsze. Pierwsi konstruktorzy samochodów w ogóle na te dwa aspekty nie zwracali, czy trzy uwagi, no bo oni się po prostu stworzyli te auta, więc tutaj koszta nie grały roli. Natomiast dzisiejsze auta to przede wszystkim to, że jak one jadą, to mają tak zwany współczynnik oporu powietrza. To jest to, że jak samochód im szybciej jedzie, to ten opór rośnie. I to są auta, te dla przykładu takie auto, które jest produkowane masowo. Natomiast samochody, które są w formule pierwszej, gdzie jest testowane powiedzmy te wszystkie podzespoły, to gdzie później to jest przenoszone do samochodów osobowych, mają inne zadanie. Ta konstrukcja aut jest tak zbudowana, że opór powietrza tu jest po prostu sprzymierzeńcem, bo on dociska to auto do podłoża, bo inaczej by nam odfrunęło. I co się okazuje? Najlepszy współczynnik, jaki w tej chwili osiągnęli konstruktorzy, to jest 0,04. Zobaczcie, co się dzieje dalej. O, 0,4. Przepraszam, się pomyliłem. Czyli jak weźmiemy dzisiejsze auta, ten współczynnik oporu powietrza jest na poziomie CX równa się 0,4, to nasi konstruktorzy osiągnęli współczynnik CX na poziomie 0,065. Drodzy Państwo, to jest po prostu coś niebywałego, bo nasze pojazdy oprócz tego, że są opływowe, to jeszcze mają tą zaletę, że one są pozbawione tego oporu przyziemia, tak jak jest w tym przypadku. I tutaj my jesteśmy po prostu bezkonkurencyjni. A to się wiąże z tym, że jeżeli my mamy taki niski opór tego powietrza, współczynnika tego oporu powietrza, to się wiąże też również z niskimi kosztami eksploatacji. I zobaczcie sobie, że pojazd Onibus U4-210 przewożący 14 pasażerów przy prędkości 100 km zużywa zaledwie 3 litry paliwa. No to jest dosłownie szklanka, jakbyście przeliczyli na jednego pasażera. No to jakie to są koszty? Natomiast fantastycznym przykładem jest również nasz high speed Unibus U4-365, tak zwany Unilot, którym będzie jeździł z prędkością 500 km na godzinę po tych naszych eskapadach. I on przy prędkości 500 km na godzinę, proszę Państwa, będzie zużywał 0,93 kg paliwa na kilometr. Na 100 km. To zobaczcie, co to są za koszty. To jest, ten pojazd jest porównywany do transportu lotniczego. Przykład znowu z realu, Unibike U4621. Zobaczcie, na jaki on jest tutaj takiej delikatnej konstrukcji. Pojazd, który waży 700 kg plus 8 osób, to jest prawie 1,5 tony. I on potrafi w terenach takich miejskich jeździć z prędkością nawet do 150 km na godzinę. Są osoby, mi zadawały nieraz to pytanie, na pewno te osoby, które są tutaj na webinarze również, czy to jest bezpieczne, czy ta nasza technologia jest w jakiś sposób zabezpieczona, te nasze pojazdy, żeby nie wykolejone, a że jakieś tam akty wandalizmu, etc. Mieliśmy ostatnio taki filmik w naszych biurach osobistych pokazujący, jak w skrajnym przypadku, jakby się te pojazdy na przykład stały, żeby się zatrzymały, jak się po prostu z nich wychodzi. Bardzo prosty sposób, za pomocą takich linek spuszczamy się na dół, więc to tam nie jest, to wszystko już jest dopracowane. Natomiast główną zaletą naszego transportu to jest to, że
każdy pojazd jest napędzany własnym silnikiem. Wszystkie nasze pojazdy są samobieżne. I te koła, które są napędowe, jednocześnie te koła silnikowe są jednocześnie elementem hamującym. Do tego jeszcze mamy ten system antywykolejeniowy oparty, tak zwane bariery przy przejazdach przez tereny takie powiedzmy mostowe, etc. To wszystko jest, proszę Państwa, zrobione, opatentowane i certyfikowane. W tej chwili mam dla Was też fantastyczną wiadomość. Uzyskaliśmy certyfikację na nasz transport już w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to informacja z ubiegłego tygodnia. Także mamy carte blanche do tego, żeby nasza technologia wychodziła na cały, w tym rejonie na sprzedaż, żebyśmy ją po prostu oferowali. Dzisiejsze drogi. Drodzy Państwo, wiecie jak wyglądają. Polska jest w przebudowie. Po Europie ostatnio nie jeździłem, więc nie wiem, ale w Polsce się buduje tych dróg bardzo dużo. Wiemy dokładnie, że są bardzo drogie, że kosztuje to mnóstwo nakładów pracy ludzkiej, materiałowej, sprzętowej. Samochodów przybywa, dróg nie. No ale musimy sobie radzić. Tak to wygląda w dniu rzeczywistym. Na dzień dzisiejszy. Dotyczy to również transportu kolejowego. Tutaj widzicie, nawet często musimy się gdzieś tam przebijać przez jakieś tam skały. To wszystko jest drogie w eksploatacji i drogie w budowie. I tu chcę Wam pokazać kilka przykładów, jak wygląda nasza technologia w stosunku do konkurencji istniejącego już transportu. Więc dla przykładu mamy Skywaya tutaj w tej zielonej, czyli nadziei, ekologiczny, bo przede wszystkim u nas ekologia. Tramwaj, samochody, kolej jednoszynowa, lotnicze, metro, magnetyczny, kolej żelazna, transport wodny i kolej linowa. Jak my wyglądamy w stosunku do tej konkurencji? Ja lubię rozmawiać o pieniądzach, bo jestem przedsiębiorcą. My spotkaliśmy się tutaj po to, aby na tej naszej technologii w przyszłości można było zarobić. Więc zobaczcie, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Budowa Skywaya, w zależności od wykonanej technologii, czy to będzie technologia półsztywna, sztywna, czy uginająca się, czy kratownica, waha się w granicach od 3 do 10 milionów dolarów. Te koszty troszeczkę wzrosły ze względu na to, co się tam na świecie wydarzyło w ciągu 2 lat. No ale skrajnym przykładem jest tutaj metro, gdzie budowa jego się dolarów za kilometr bieżący, no to jest po prostu przepaść między nami. Ale bardzo ważna informacja dla osób, które wykładają pieniądze na te inwestycje, to jest taka, że nasza technologia się i eksploatacja jej zwraca się po 7 latach, a takiej kolei po 40, więc widzicie Państwo, to jest coś niebywałego. Weźmy sobie jeszcze dzisiaj dla przykładu na przykład wskaźnik wypadków w transporcie, czyli mówimy o bezpieczeństwie, bo to jest priorytet w naszej firmie. My możemy się porównywać tylko i wyłącznie z metrem, bo my mamy, jak to mówi pan Nicki, my mamy górę, metro ma dół. Czyli my jesteśmy nad poziomem gruntu, metro jest poniżej poziomu gruntu, więc tutaj jest porównywalne. Natomiast jeżeli weźmiemy to już do takiego transportu samochodowego, to zobaczcie Państwo, to jest praktycznie 10-20-krotnie większe zagrożenie, jak oferowane przez nas. Mamy 7 rodzajów transportu osobowego w tej chwili w naszej firmie, od tych lekkich uniwidów po tego najszybszego high speed uniwidu 4365. I to są pojazdy, które są wszystkie w tej chwili certyfikowane, testowane w naszych ośrodkach, zarówno w Marina Horto, jak i w Szarcie. Ale nowością są tutaj pojazdy, drodzy Państwo, towarowe. A już mówię przede wszystkim pojazd Unikondu 419201, to jest ten, który w zasadzie został wymyślony i stworzony na potrzeby naszych partnerów z krajów arabskich, bo o takim zapytaniu wyszli do pana Junickiego zaledwie 1,5 roku. Teraz już będzie około 2 lat i ten transport już jest testowany, proszę Państwa, i certyfikowany. Dalej, mamy jeszcze do przewozów sypkich, do paczek, no i taki nasz transport, który jest zintegrowany właśnie z tym, czyli ten ślimak do przewożenia tych materiałów sypkich bezpośrednio z kopalni do tych naszych pojazdów. I te pojazdy, które są tutaj, te unitraki, to są pojazdy osobowe, to wszystko może dojeżdżać nawet do 10 tysięcy kilometrów same, to jest do przewozu paczek. Zdjęcia takie z fotomontażu. Tu są dwa. Ja bardzo lubię
mówić o tym, bo to jest system morski, gdzie pan Junicki wymyślił ze swoimi inżynierami, że możemy wychodzić w głąb morza, drodzy państwo, nawet na 15-20 kilometrów w głąb mórz i oceanów, bez konieczności budowania doków do przyjmowania statków i tam bezpośrednio transportować nasze pojazdy z naszymi towarami, czy to zamkniętymi, czy sypkimi. A tu macie przykład wykorzystania kratownicy, która oprócz tego, że może po niej się jeździć pojazdy towarowe, może również obsługiwać transport osobowy, a jeszcze wewnątrz prowadzić tutaj media, czyli wodę, gaz, światłowód, etc. Do tego wszystkiego można wykorzystać te nasze konstrukcje i oświetlenie. Mnóstwo nagród, certyfikatów. No, takim ważnym certyfikatem jest ten, proszę państwa, otrzymany w lutym 2018 roku, ISO 9001-2015. To jest dokument potwierdzający, że wszystkie nasze procedury, takie dokumentów i tak zwane techniczne, przebiegają w sposób taki, jak jest to ustalone w całym świecie. I tą jednostką certyfikującą był TÜV Thüringen. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy kolejny certyfikat, mówię ten, który zezwolił nam na wprowadzenie technologii transportu strunowego w krajach arabskich, konkretnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nagrody, certyfikaty, patenty, jesteśmy tutaj blisko ponad 80. Jesteśmy, proszę państwa, chronieni od Stanów Zjednoczonych po Chiny. Możecie być spokojni, pan Junicki nad tym czuwa. Nasz nowy budynek, który ma już w tej chwili ponad rok, bo dany w roku 2019, mamy 21, no to już półtora roku jak go eksploatujemy. Zrobiony przede wszystkim po to, że zadaniem naszej firmy jest przede wszystkim to, żeby wszystkie działy projektowe były zintegrowane w jednym miejscu. My mamy tych działów projektowych w tej chwili 80, a nadrzędną sprawą to jest to, że to jest chronienie naszych tajemnic, bo nasza technologia jest solą w oku dla konkurencji i nie dziwcie się państwo, że mamy również hejtowaną naszą technologię i źle się o niej mówi, bo po prostu jesteśmy zagrożeniem dla transportu tradycyjnego. Budynek pierwszy, który też również w całości jest naszą własnością, z podobnych względów jest trzymany, eksploatowany jak ten duży nowy. No i zakłady produkcyjne. Trzy w tej chwili mamy, w których produkowane są wszystkie typy pojazdów. Nasze pojazdy, drodzy państwo, są produkowane w naszych zakładach i certyfikowane zarówno w Bali na Chorce i teraz w Centrum Innowacyjnym w Szardży. Najnowszy sprzęt, wyposażenie. Naprawdę powinniśmy być dumni, bo jesteśmy jego współwłaścicielami. Miejsce szczególne, Marina Chorka, teren po rekultywacji, rok 2015-16. Dostaliśmy ten teren od pana Aleksandra Łukaszenki, ówczesnego obecnego prezydenta Białorusi. Tak wyglądał już po tej rekultywacji. To był kiedyś tereny po takim poligonie do transporterów opancerzonych, czołgów, etc. Taka jest mapa, była komputerowa zagospodarowania tego terenu, to jest blisko 50 hektarów, a taką wygląda w roku 2019. Teraz jeszcze doszły kolejne dwa tory. Natomiast te budynki, które tutaj państwo widzicie, to są nasze laboratoria. Między innymi. No i zdjęcia z realu, jak pokazywana jest nasza technologia. Widzicie tego Univida U4651. Ja miałem okazję go widzieć na ekofestiwalu w roku 2019. Wykorzystanie naszego transportu towarowego i to pokazana jest właśnie filozofia, że tutaj widzicie, górą ma jeździć transport, a dołem ma być zieleń, rośliny, krzewy, drzewa, ziemia ma oddychać, ma nam przynosić korzyści zarówno w powietrzu, jak i finansowe z jej eksploatacji. No i przystanek, który mówiłem, jest też takim elementem, gdzie te nasze trasy są sprężone, czyli to jest takie miejsce, gdzie też służy zarówno do celów konstrukcyjnych naszej technologii, że nam spręża tę technologię, trasy nasze, natomiast wykorzystywana jest również do tej części takiej komercyjnej, bo na dole może być tutaj jakieś sklepy, usługi, natomiast u góry mamy już przystanek do wyładunku, załadunku, a u górny poziom to jest taki teraz wypoczynkowy, gdzie też przyjmuje pasażerów. Miałem okazję to widzieć trzykrotnie, byłem tam, naprawdę fantastycznie to wygląda, muszę państwu powiedzieć i zapraszam serdecznie wszystkich do Marina Chorki. No i nasza przyszłość, to co widzicie w tej chwili na takiej makiecie komputerowej,
już się w dużej części gospodaruje, bo to jest nasze centrum innowacyjne w Szardy, czyli miejsce, w którym w tej chwili jest największy nacisk naszej pracy, gdzie już testowana jest nasza technologia i za niebawem, bo za 2 tygodnie, drodzy Państwo, będziemy ją pokazywać wszystkim zainteresowanym inwestorom na wystawie Expo 2020/2021. Dlaczego tak? Ponieważ miał się odbyć Expo w ubiegłym roku, a ze względu na pandemię zostało przeniesione rok później, tak jak z Olimpiadą w Tokio. Rok 2019, zdjęcia z realu. Ja już widziałem nawet filmy w naszych biurach, to co nasze te serwisy prasowe, proszę Państwa, pokazują. Tutaj już jest testowana nasza technologia, zarówno z ludźmi. Wieczorem, w nocy widziałem, jak to fajnie wygląda, poświetlane, takie na niebiesko. Kapitalnie to wszystko wygląda. Ja miałem okazję być, jak były dopiero stawiane te super. I tu przykład wykorzystania naszego pojazdu Unicaru Tropical 4365. To jest pojazd, który będzie w tamtej strefie klimatycznej pracował. Wszystko to się zadziało z dużym zaangażowaniem i naprawdę z ogromnym wsparciem jego wysokości Emira Szardży, jego wysokości Szejka Sultana bin Mohammada Al-Kaszymiego. To jest emiratu Szardża. I to na terenie tego jego emiratu właśnie jest ten centrum innowacyjne w Szardży budowane i on był kilkakrotnie na naszej budowie. Widzicie tutaj jego wizytę w roku 2019. Chętnych zapraszam. Jest tam jeszcze możliwość obejrzenia sobie na YouTubie jego wizyty, jak to wyglądało w roku 2019. My, drodzy Państwo, oprócz transportu strunowego zajmujemy się również nowym pojęciem w urbanistyce, to są miasta linearne. I to jest jednak przykład wykorzystania jednego z takich budynków. W Barinach Horce mamy tutaj swoje biuro, jak również w Szardży mamy takie swoje biuro wybudowane w konstrukcji drewnianej, która będzie współistniejąca z transportem strunowym. Zaraz to pokażę na następnym slajdzie. Chcę Wam powiedzieć, że taką ciekawostką w Szardży jest to, że ma pierwszy budynek wybudowany w konstrukcji drewnianej od kilkudziesięciu lat. My żeśmy dostali na to pozwolenie. A to jest przykład wykorzystania właśnie miasta linearnego. To jest między innymi jeden z projektów, na które dostał granty pan Junicki i wykorzystanie transportu strunowego. Widzicie tutaj transport na tej konstrukcji naszej sztywnej, czyli kratownicy i ten uginający się półsztywnej. Mamy tutaj takie miasta, gdzie wieżowce, gdzie tu jest zarówno zieleń, jak tu jest zarówno ludność i one się przemieszają, powiedzmy, międzymiastowo, a tu mamy miejski. Filozofia jest taka, że mieszkańcy domów czy tych budynków przemieszczają się do najbliższego punktu transportowego w zaledwie 5 do 7 minut. I tak to reasumując, idziemy pomalutku do końca, czyli mamy zaczęcie naszej technologii, rok 1978, więc ponad 40 lat. Pan Junicki się nim zajmuje w tym kształcie, które tu Państwo widzicie, to jest rok 2015 i wejście naszego Skyworld Community. Mamy to robione wszystko za pomocą finansowania crowdfundingowego, czyli to jest społecznościowe finansowanie. Dotarliśmy do roku 2021, gdzie mamy implementację, czyli już wdrażanie tego wszystkiego. Cały projekt się składa z 15 etapów. My jesteśmy w 14 etapie, drugim podetapie. Do końca zostało nam niewiele. 15 etap to już jest całkowicie certyfikowana nasza technologia, wybudowana przynajmniej jedna trasa komercyjna, czyli tak zwany projekt celowy, z którego pobierzemy dywidendy i wychodzimy na rynki zewnętrzne, giełdy. Reasumując, transport Skyway, innowacyjny, jedyny taki w świecie, nadziemny od 5 do 50 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, te pojazdy towarowe do 120 km, osobowe nawet do 150, bezpieczny, bo na drugim poziomie, ekonomiczny, tani w utrzymaniu, tani w budowie, łatwo integralny z nowymi i starymi zarówno zabudowaniami i przyjazne środowiska ekologiczne, bo my do poruszania tego transportu używamy przede wszystkim energii słonecznej, ze spalania śmieci i wody. Dziękuję za uwagę. Tyle prezentacji głównej. Zapraszam Państwa w tej chwili na bardzo dobry film o
inwestowaniu, żebyście zobaczyli, dlaczego my się tu dzisiaj spotykamy i dlaczego zachęcamy Was do tego, abyście zasilili nasze szeregi. Каждому человеку в современном мире просто необходимо научиться распоряжаться своими финансами и приумножать их. Но как приумножать? Куда и как нужно инвестировать, чтобы приумножить свои деньги? У большинства обычных людей слово «инвестиции» ассоциируется со сложными финансовыми процессами и большими деньгами. Безусловно, инвестирование требует наличия определенных знаний. Но не стоит думать, что стать инвестором и получать солидную прибыль могут только люди, обладающие исключительным талантом ведения финансовых дел. Выгодно управлять своими средствами и приумножать их способен каждый, если понимать суть процесса. В США, например, инвестирует более 50% населения, в Японии 40%, в Германии более 10%, в Китае инвестирует более 11%. А в России всего 4%, около 6 миллионов человек. Чтобы разобраться в вопросе, почему в одних странах это норма, а в других нет, давайте возьмем для примера США, одну из самых экономически успешных стран мира. В университетах США с 1946 года существуют инвестиционные клубы, где студенты изучают фондовый рынок, биржу, инструменты и методики инвестирования. Там же студенты развивают и финансовую грамотность. Но не только там. У Министерства финансов США существует целая программа повышения финансовой грамотности населения. Основы финансовой грамотности во многих штатах преподаются в школах. Финансовая грамотность в США возведена в ранг национальной идеи. В США инвестируют все. Вопрос о том, зачем нужно инвестировать, там не поднимается. Вкладывать начинают еще в молодом возрасте. И делают это на протяжении всей жизни. Старшее поколение инвестирует давно и активно. Например, в 2015 году 63% средств на пенсионных счетах людей в возрасте 65-84 лет были инвестированы в акции. Благодаря этому многие граждане США финансово успешны, достигли или достигают финансовой свободы и благополучия. Многие считают, что все эти путешествующие американские пенсионеры просто получают выгодную пенсию. Но это не так. Пенсии в США не такие уж и высокие. На жизнь, на еду, на одежду и на обслуживание авто и дома, конечно же, пенсии обычно хватает. Но и только. Чтобы часто путешествовать, одной пенсии недостаточно. Пенсионеры в США распоряжаются пассивным доходом от инвестиционного капитала. Вывод напрашивается сам собой. В странах с низким процентом инвесторов катастрофически не хватает финансовой грамотности. Это приводит к тому, что люди не контролируют свой бюджет, не умеют заниматься планированием расходов. В итоге не могут заниматься накоплениями и, как правило, влезают в долги и кредиты. Также финансовая безграмотность является одной из причин существования мифов об инвестировании и фондовом рынке, которые уводят граждан с пути к финансовой свободе. Многие считают, что нужно иметь огромный капитал, и только после этого становится возможным инвестировать на бирже. Это ошибка. Инвестировать можно с любой суммой. Есть разные инструменты, ETF, акции и облигации, цена которых меньше доллара. Также бытует мнение, что инвесторы – это такие бизнесмены, которые каждый день следят за котировками, совершают множество сделок в спекулятивных целях, и обычному человеку с работой это недоступно. На самом деле, процесс инвестирования можно отнести к хобби. Время от времени вы покупаете различные биржевые инструменты, ищете новые идеи, что-то продаете. Вполне возможно совершать несколько сделок в год, и это вполне доступно любому человеку. Существует еще с десяток других мифов о фондовом рынке. Но сегодня мы говорим не о мифах, а о реальности. Большой энциклопедический словарь определяет слово «инвестиции» как долгосрочное вложение капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей. Доходы с инвестиций – это не сказка, а реальная статистика. Достаточно разобраться в этом вопросе, пройти какие-нибудь хорошие курсы и начать формировать свой инвестиционный портфель.
Для этого нужно освоить биржевой терминал или мобильное приложение брокера, или просто найти хороший инвестиционный фонд. Инвестиционный фонд – это популярный инструмент, который используют для сохранения и умножения капитала. Суть инвестиционного фонда заключается в коллективном владении активами. Главная цель такого рода компаний – объединить капитал инвесторов и обеспечить профессиональное управление их деньгами для получения прибыли. Работа инвестиционных фондов регулируется законами РФ, а также международным правом. Специальные правовые акты есть в странах Европы и США. Документы защищают вкладчиков от мошенничества. Но тут опять встает вопрос о финансовой грамотности. Ведь не каждому под силу самостоятельно разобраться в огромном количестве фондов и продуктов, которые они предлагают. Непонимание вызывает отрицание и страх потерять свои деньги. Поэтому нужно искать максимально понятный лично для вас продукт, в который вам захочется инвестировать. По сути, чтобы начать создавать свой инвестиционный портфель, нужно найти надежный инвестиционный фонд с привлекательным конечным продуктом и возможностью инвестировать небольшими суммами. Напрашивается хороший пример. Международный фонд Sky World Community, который с 2015 года привлекает инвестиции для Unitsky String Technologies Incorporated. Этот фонд настолько хорошо зарекомендовал себя на рынке, что в нем разместили свои инвестиции несколько сотен тысяч инвесторов из 200 стран и регионов. Фонд Sky World Community работает как краудфандинговая площадка и привлекает инвестиции для международной инжиниринговой компании Unitsky String Technologies, занимающейся проектированием, строительством и сертификацией высокоскоростных городских и грузовых транспортных систем. На рынке эта компания известна под брендом Skyway. Инвестиции в Unitsky String Technologies Inc. – это возможность получить долю в быстрорастущей транспортной компании, которая, по прогнозам, в ближайшие десятилетия займет 50% всего транспортного рынка, а при успешной реализации проекта даст возможность инвесторам получать дивиденды от прибыли, соответственно, имеющимся у них долям. Сегодня Unitsky String Technologies завершает свое развитие и переходит из разряда стартап в разряд инновационный проект, готовясь к выходу на мировой транспортный рынок. Инновационный продукт компании – транспорт второго уровня не имеет равных себе по многим показателям, одним из которых является невысокая цена строительства и эксплуатации. На транспортном рынке, как и на любом другом, экономический коэффициент цена-качество всегда имеет огромное значение. Поэтому интерес, который проявляют заказчики к новому транспорту, сложно переоценить. Тем не менее, сегодня, на предпоследнем 14-м этапе развития, компания все еще нуждается в инвестициях. Стать инвестором технологии Skyway на данный момент весьма выгодно, так как компания предлагает доли на очень удобных условиях, а момент начала строительства не за горами. Такая инвестиция интересна и начинающему инвестору, и тому, кто ищет новое выгодное предложение для пополнения своего инвестиционного портфеля. После 15-го этапа такая возможность станет недоступной. Сейчас вы можете инвестировать в Skyway с дисконтом до десятков раз от потенциальной номинальной стоимости долей проекта. Это экономически выгодно. Такие предложения встречаются крайне редко, так как вы инвестируете в инновацию с неограниченным ростом на пороге выхода технологии на мировой транспортный рынок. К тому же, благодаря низкому порогу начальных инвестиций, фонд Sky World Community открыт к сотрудничеству с неограниченным кругом лиц. Минимальная инвестиция составляет $50. Ознакомившись с предложениями, можно выбрать инвестиции от базовых до премиальных, то есть на любой бюджет. Доступны инвестиции в рассрочку с фиксированным дисконтом на несколько месяцев. Крупные инвестиции с повышенным дисконтом. Специальное предложение с оформлением собственности на детей. Инвестировать может каждый. Для этого нужно лишь пройти регистрацию и открыть свой личный кабинет на сайте фонда Sky World Community. Для того, чтобы это сделать, достаточно перейти по ссылке, которая указана под видео. Регистрация займет не более 5 минут. Далее выбирайте подходящее инвестиционное предложение и оформляйте его для вас удобным способом. Есть еще одно очень весомое преимущество инвестиционной площадки Sky World Community, о которой нельзя не упомянуть. Партнерская программа.
Фонд не тратит рекламный бюджет на дорогие способы привлечения инвесторов, которые могут не сработать. Вместо этого он использует партнерскую программу, которая гарантирует выплаты бонусов партнерам по факту новых инвестиций. Каждый партнер является инвестором компании. Партнеры предлагают не просто сторонний продукт или услугу, а технологию, в которую инвестировали сами. Это вызывает доверие к технологии. Так затраченные средства гарантированно приносят плоды, а полученные инвестиции используются на развитие проекта. Другими словами, средства, которые другие компании тратят на рекламу в СМИ, Skyworld Community выплачивает своим партнерам, которые результативно занимаются рекламой Skyway. Таким образом, любой желающий может стать не только инвестором в прорывную транспортную технологию, но и действующим партнером, начав привлекать инвестиции посредством рекламы и получая свой процент от проделанной работы. Сегодня партнерские программы используют многие крупнейшие компании в разных сферах, потому что это очень выгодно. Агрегаторы Hotel Look и Aviasales выплачивают бонусы за покупку билетов и регистрацию в отелях по ссылкам партнеров. Партнерские программы Альфа-банка и СКБ-банка позволяют партнерам получать вознаграждение за открытие счетов, выпуск дебетовых и кредитных карт по их реферальным ссылкам. Краудфандинговая площадка Skyworld Community старается перенимать опыт успешных компаний. Это позволяет ей на протяжении 6 лет финансировать технологию Skyway, а партнерам площадки зарабатывать на рекламе. Высокоэффективные тренинги и командные мастер-классы позволят начинающему партнеру стать мастером своего дела, научиться эффективно управлять бизнесом и строить успешные отношения в команде. Сайт компании, страницы в социальных сетях, презентационные материалы, лендинги делают работу очень эффективной. Таким образом, очевидным является то, что став партнером и инвестором Skyworld Community, вы не только сможете инвестировать свои деньги, которые 24/7 начнут работать на вас и на ваших детей, но и сможете начать зарабатывать сегодня и сейчас. Наступает время, когда человек понимает, что если он не начнет предпринимать что-то, что приблизит его к успеху, то он так и останется ни с чем. Возможности предоставляются для всех, но кто-то использует их, а кто-то нет. Инвестированные деньги начинают работать сразу, и чем больше они будут находиться в деле при успешной реализации проекта, тем больше будут приносить доходы. Поэтому начинать нужно настолько рано, насколько это вообще возможно, прямо сейчас. И начинать с надежным партнером, с таким как фонд Skyworld Community. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки Skyworld Community, которая работает круглосуточно. Поддержка осуществляется на 6 языках. Делайте свой выбор и делайте его правильно и быстро, потому что, упуская время, вы упускаете возможности. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ten film był bardzo dobrze takim wprowadzającym nas, drodzy Państwo, w tym, o czym będę mówił za chwilę. A mianowicie o możliwości zainwestowania w naszą technologię. Aktualne promocje w podetapie 14.2. Jak widzieliście tutaj wcześniej na filmie, mamy kilka rodzajów pakietów, które możecie zainwestować w naszą technologię. Pierwsza najważniejsza rzecz to jest taka, że każda osoba może zostać uczestnikiem naszego programu bez, nawet nie inwestując, z tego względu, że rejestracja jest u nas za darmo. Natomiast jeżeli chcemy być takim pełnoprawnym uczestnikiem naszego programu i inwestowania w naszej firmie, to zapraszamy bardzo chętnie do zainwestowania w
pakiety, które na dzień dzisiejszy oferuje firma z odpowiednim dyskontem. Dyskonto to jest ilość centów, proszę Państwa, przeznaczonych na jednego dolara. Jeżeli tutaj mamy na przykład dyskont o 30 w takim pakiecie InnoTrust, to znaczy się, że to jest 3 centy na dolar. Drodzy Państwo, pakiet InnoTrust to był pakiet stworzony w roku 2016 na te targi InnoTrust, o których ja Państwu mówiłem, takie branżowe, i on się tym, proszę Państwa, kształtuje, że to jest pakiet dla inwestorów dynamicznych, czyli to jest zakup takiego pakietu, tych udziałów w czasie trwania etapu albo jednego podetapu. Jeżeli my załączymy taką inwestycję na poziomie 1000 dolarów, to mamy tutaj pierwszy zakup, mamy na poziomie 30 tysięcy udziałów przy 1000 dolarów, następnie wzrastający 34 i kończymy 44 tysiące udziałów. Jest to pakiet, gdzie płacimy 1000 dolarów jednocześnie. Szybki start jest to pakiet dla osób też takich inwestujących szybko, bo to jest, kosztuje 600 dolarów i płacimy go dzień po dniu. Natomiast pakiet student i maluszek to są pakiety na raty. W zależności jeden mniejszy jest za 585 dolarów, drugi za 1350. One się cechują tym, że tutaj kupują te pakiety przede wszystkim rodzice. Pakiet maluszek natomiast jest zakupiony dla osób tych najmłodszych i tutaj musi być dołączona metryka urodzenia. Pakiety dla dużych inwestorów, tak zwanych krupnych. Najdroższy pakiet 150 tysięcy dolarów za gotówkę, 8 milionów 100 tysięcy oddziałów, dyskonto 54, to jest w tej chwili największe dyskonto oferowane przez firmę w tych pakietach za gotówkę i na raty. I tych udziałów mamy tutaj 8 milionów 100 tysięcy za 150 tysięcy dolarów. Życzę każdemu, żeby takie zakupy dokonać. One się zaczynają od 25, 50, 100 tysięcy. To bardzo dobrze na ten temat Mariusz Duczmański tutaj tłumaczy Państwu. Mamy również pakiety na raty takie też dosyć z większą kwotą zakupową, bo od 5 tysięcy do 50, z też dobrym dyskontem od 33 za 5 tysięcy do 46 dyskonto za 50 tysięcy i tu mamy 2 miliony 300 tysięcy udziałów. Natomiast najpopularniejsze to są pakiety te tak zwane biznes, stabilny, senior i start. I one kształtują się tak: biznes mamy 60 tysięcy za 2 tysiące dolarów, stabilny 28 tysięcy za 1000 dolarów, senior 12 tysięcy udziałów za 500 dolarów i 250 dolarów, 5250 pakiet start. To są najbardziej popularne pakiety, jak mówiłem wcześniej, na raty, więc tutaj w zależności od zamożności portfela każdy może sobie wybrać dogodną dla siebie inwestycję. Jest jeszcze pakiet bonusowy, tak zwanych udziałów dla partnerów, którzy pozyskują inwestorów do naszego przedsięwzięcia. Chodzi o to, że jeżeli ktoś się zarejestruje i nie ma pieniędzy na zakup własnego pakietu, to poprzez swoją pracę tak zwaną marketingową, tak jak to w tym filmie było wcześniej powiedziane, może uzyskać dodatkowo wynagrodzenie, tak zwane wynagrodzenie referalne, za pozyskanie inwestora, to jest w granicach 15% z każdej pierwszej linii i na tym te pieniądze wtedy wpływają na tak zwane konto bonusowe i z tego konta mogą sobie później dokonać inwestycji i stać się właścicielami własnych swoich udziałów. Inwestycja u nas zaczyna się, jak lektor mówił wcześniej, od 50, a nawet 25 dolarów. Możemy sobie ją zakupić jednorazowo, jest to na takim specjalnym koncie pozapakietowym i tych udziałów tutaj jest zaledwie tam 506. Natomiast chcę tu Państwu powiedzieć, że to jest też konto takie, że jak ktoś ma jakiś pakiet kupiony na raty i nie daj Boże mu się tam podwinie noga i w pewnym momencie nie ma możliwości spłacenia tych rat, to pieniądze wycofywane są z konta tego, powiedzmy, ratalnego na konto tak zwane akcyjne, bo tak się to konto nazywa, i tam może sobie dokonać inwestycji z tych środków, które zostały na to konto przekazane.
Ponieważ dzisiaj była awaria systemu, ja staram się robić webinary zawsze na bieżąco, góra dzień, dwa. Nie mogłem Państwu wprowadzić najnowszej promocji, która weszła dzisiaj. W zasadzie wczoraj w nocy tą ofertę firma dodała. To jest ta oferta na program Face, Future on Face. To jest tym hologramem osobistym. Jest to inwestycja, która w tej chwili daje najlepsze dyskonto, bo jest dyskonto 90. Koszt tego hologramu i tego pakietu to jest $5000. To jest 10 rat po $500 miesięcznie płaconych i wtedy uzyskujemy 450 tysięcy udziałów. No jest to fantastyczna promocja dla osób z takim trochę grubszym portfelem, bo będziecie mieć swoje państwo miejsce w świecie, w historii, ponieważ ten hologram z waszym imieniem, nazwiskiem i postacią na tle różnych tam rodzajów pojazdów będzie wyświetlany na bieżąco w Centrum Innowacyjnym i w Szardzie, i w naszym muzeum w Białorusi, Marina Hort. Tyle na dzisiaj. Chcę Państwu jeszcze przekazać informację taką, że zbliżamy się do Expo. 1 października rusza Expo 2020, w roku 2021. Będziemy się tam wystawiali, będziemy mieć tam swój pawilon, drodzy Państwo, i również będą organizowane wyjazdy zainteresowanych grup do Szardży. Czyli wyobraźcie sobie, jak nasza technologia, jak nasza firma zostanie pokazana na najbliższych targach Expo. Ja się bardzo cieszę z tego względu. Wyjdzie tam też grupa naszych liderów, którzy startowali w tym konkursie o złoty, srebrny i brązowy bilet na wyjazd na Expo. Jest tych osób już ponad 100. Ja wszystkim serdecznie gratuluję. Cieszę się, że będzie tam nasza grupa, naszych inwestorów, naszych liderów, naszych ambasadorów. Ja się z Państwem na tę chwilę będę żegnał. Zapraszam na następny webinar dopiero gdzieś w granicach 16 października, ponieważ z końcem września wyjeżdżam na 2 tygodnie urlopu. Także spotkamy się w połowie października. Zapraszam serdecznie. Życzę dużo zdrowia, dobrych przemyśleń. Jeżeli macie Państwo możliwość inwestowania, to inwestujcie w naszą technologię, wspomagajcie ją, bo zostajemy tutaj właścicielami technologii. Po Expo będzie to już prawdziwa petarda, bo już wtedy będziemy podpisywać kontrakty tak zwane komercyjne i za chwilę o naszej technologii będzie wiedział cały świat. A my jesteśmy tymi szczęśliwcami, że jesteśmy pierwsi. Dziękuję, życzę zdrowia.